Call of Duty, Call of Duty. Wszyscy ciągle tylko o tym Call of Duty. Więc pomyślałem, że ja też się wypowiem. Dzień dobry, z tej strony Janusz Boszko, zapraszam wszystkich bardzo na kolejny odcinek. Audiolog właściwie, w którym wypowiem się na temat, jak odbierałem coraz to kolejne części Call of Duty, bo grałem w w dużo części nie grałem, bo było przecież ich od groma. Ale mi się generalnie, jak generalnie mi się grało, odbierałem to i tak dalej. Zapraszam do oglądania. Pierwsza i druga część Call of Duty mi się bardzo podobała, bo wcielam się w zwykłego, szarego żołnierza II wojny światowej. Byłem, oczywiście żadna z części Call of Duty, że zacznijmy od tego, nie była moja, tylko zawsze u kolegi grałem. I zawsze u jednego, bo on był takim fanem, znaczy jest nadal takim fanem Call of Duty. No i generalnie bardzo mi się podobało, byłem takim, tam było się takim zwykłym, szarym żołnierzem wykonującym zwykłe misje, zwykłe polecenia generała, singlowo, jeszcze multik mi się podobał, głównie multika grałem, tam oczywiście nic nie umiałem, kompletnie, tylko jak coś to kolega wszystko umiał, ja nic kompletnie nie umiałem, no ale mi się generalnie podobało i mi się fajnie grało. Z drugą częścią było podobnie, lecz chwilę później, parę lat później wyszło Modern Warfare. Oczywiście ja grałem w jednym okresie, czy w jednym czasie grałem w te wszystkie Call of Duty, także nie ten. Modern Warfare mi się bardzo podobało. Mapy były zajebiste. Niektóre mapy miały taki klimat. Dust, Mirage. I powiedzmy jeszcze, Dust 2 taki fajny klimat miały tamtych regionów. A były też kilka takich mapek, które miały fajny klimat zimowy, takie o Terraina, na przykład takie do Terrain. Chociaż teraz to jak to wygląda strasznie futurystycznie, te wszystkie mapki Nuke i Terrain strasznie futurystycznie teraz wyglądają. No ale jak był kiedyś Terrain taki fajny, stary dworzec kolejowy. To w sumie Terrain to jest złe porównanie. Cache to jest bardzo złe porównanie aktualnych mapek. No i mi się generalnie bardzo podobało, zróżnicowane to było, też głównie multik grałem i też czasami robiłem fajne, śmieszne akcje na multiku, tylko że grałem sam, bez żadnych innych graczy. Profesjonal, po prostu profesjonal. Kolejne części, z kolejnych części jeszcze mi się Black Ops podobały, chyba wszystkie Black Opsy mi się podobały, nawet... Modern Warfare 2 to już było zjebane, jak nie wiem, po prostu już... Zresztą sami wiecie, jakie było Modern Warfare, za dużo tych wybuchów, po prostu. No i to jest trochę, to mi się tak przejadło, to już... Najlepsze to było normalnie... Call of Duty Ghost, ale o tym... No w sumie... No co ja pierdzielę już? Lecimy z tym tematem. Z Call of Duty Ghost było mnie tak, że przychodzę do kolegi, a on do mnie: słuchaj, mam najnowszą część Call of Duty. I zobaczyłem tą część i on mnie pyta: chcesz zagrać? Ale i tak ci nie dam, ale no chcesz zagrać? To ja do niego: mnie to nie jara, nie chcę mi się w sobie grać. No. A on taki zdziwiony w ogóle, bo on taki zawsze zapalony fan Call of Duty i on w ogóle prawie każdą część miał. Tam byłeś chyba... Advanced Warfare, nie wiedziałem nawet, że taka część wyszła. No i teraz Infinity Warfare, czy jakoś tak. Koszmar. Nie wierzę, że twórcy Call of Duty są na tyle debilami, żeby zrobić Call of Duty w kosmosie. W to nie wierzę. Jeszcze jak dojdą do tego jakieś ludki w ogóle, to po prostu... Są gry takie jak Battlefield i tak dalej. W sumie to teraz już Battlefield, bo Battlefield konkurował z właśnie Call of Duty, ale teraz na takim ringu na tym to został tylko Battlefield, bo też nikt nie traktuje poważnie Call of Duty w tej chwili. No, jak będą takie ludzkie, to ja pomyślę, że to są Gwiezdne Wojny po prostu, bo to są Gwiezdne Wojny, ale nieważne. No a propos Battlefielda, jak do tego już przyszliśmy, to na rynku takich czołowych gier, które
właśnie taką zamkniętą fabułę, miały taką wojenną. To był Battlefield i w sumie to też Counter-Strike Condition Zero był też taki wojenny bardziej niż Terror Antiterror. Był Call of Duty. No i tam różne jakieś Wolfenstein, nie wiem, coś takiego. No i wypadł z ringu nasz Call of Duty, bo nikogo nie traktuje już na poważnie. Tymczasem ja się z wami żegnam, zapraszam wszystkich na kolejne odcinki i na razie.